Привіт, привіт! Це Ганта, і тут наступний епізод Workers and Resources Soviet Republic. No i moi drodzy, jak już mówiłem, nawet nie wiem czy nie w zeszłym odcinku, czasem potrzebna jest przebudowa w tej grze, czasem niektóre rzeczy muszą przestać istnieć i funkcjonować jak do tej pory i nie inaczej będzie tym razem. To na co patrzycie, zaraz nad kamerą, to oczywiście nasza pierwsza elektrownia węglowa i wychodzi mi na to, z moich kalkulacji wszelkich i obliczeń, wychodzi na to, że potrzebujemy zbudować drugą elektrownię atomową, taką jak zrobiliśmy, o chociażby tam na horyzoncie jest. Natomiast no nie do końca mam na to miejsce i nie chciałbym, wiecie, organizować wszystkiego od nowa. A z drugiej zaś strony ta elektrownia węglowa, którą tutaj mamy, no nie za bardzo będzie nam już tak naprawdę za chwilę potrzebna. Więc po pierwsze zrobimy sobie, słuchajcie, tak, wyłączymy tutaj, nie, halo, o, w tą stronę chcę. Wyłączymy sobie węgiel, dlatego żeby węgiel już trafiał nam tylko wyłącznie do naszej huty stali. No i jeżeli zniszczymy tą hutę węglową, będziemy mogli po prostu tutaj, słuchajcie, postawić elektrownię atomową, drugą taką samą. No i to znowu troszeczkę nam zajmie czasu, ale po pierwsze, co jest najważniejsze dla nas, to musimy jakoś wykombinować, żeby te kable dalej były tutaj popodłączane i nic się tutaj nie wyrąbało. I to będzie chyba najtrudniejsze. Dobra, prąd nam idzie z tego miejsca, idzie nam tutaj, idzie nam tutaj. No i to już zaczyna być problem, aha, i tutaj nam się cofa, bo generalistycznie musi pójść cała ta elektrownia i też wszystkie rzeczy tutaj, które są naokoło. Nie wiem, czy w ogóle ten przystanek uda nam się tak naprawdę zachować. I tutaj idzie prąd aż tu. O Jezu, ale to jest przekombinowane. Aha, to jest z elektrowni. Dobra, czyli tak, to zacznijmy rozłączać. To na początku możemy elektrownię rozłączyć. To możemy, słuchajcie, rozłączyć. To jak jest tutaj jest ok. I zróbmy sobie od razu kabelek. Połączymy to w ten sposób. Dobra, i to idzie do tej rozdzielni. Ta rozdzielnia przestaje nam być potrzebna. Możemy ją od razu rozwalić. Dalej potrzebujemy, o właśnie, zrobimy sobie tak, usuniemy te połączenia, no bo węgiel nam już tutaj nie będzie w żaden sposób potrzebny, to sobie zniszczymy. Oczywiście możemy, słuchajcie, możemy sobie zrobić tak, że weźmiemy sobie to i po kolei możemy wszystko burzyć. Nie ma z tym żadnego też problemu. Można oczywiście też wybierać, klikać kolejne budynki. A czyli tak, ulica, wiadomo, możemy tak zniszczyć, chodniki i tak dalej. Natomiast budynki i tak będziemy musieli zniszczyć ręcznie. Tak samo jak te flagi, które są właściwie pomnikami tutaj. Będę też musiał je osobno poniszczyć. Dobrze, dalej zobaczmy, gdzie ten prąd się nam w ogóle rozchodzi, bo tutaj mamy jedną rozdzielnię. Jak to w ogóle jest? Aha, tam idzie jakiś prąd tam, natomiast tutaj są podłączone tak naprawdę te wiatraczki i to było połączone tutaj i tutaj z elektrownią, czyli to wszystko możemy w sumie stąd powywalać. Ale co tu jest? O, możemy sobie powywalać. Natomiast tutaj już prąd idzie, no właśnie, na drugą stronę miasta, tam i tam. Ja sobie bym na razie skrócił troszeczkę to. I tu nam jeszcze idzie gdzieś prąd hen daleko chyba do tych całych kopalni. Dobra, zasadniczo wydaje mi się, że i tak za chwilę będziemy musieli tutaj się mocno pozastanawiać co do czego. Okej, na razie to tak wyrzućmy. To idzie nam tu, to idzie nam, aha, tutaj. Tararara. No to jest właśnie to, że się, wiecie, kiedyś robiło jakieś przyłącza i teraz wejść tu, dojść do tego wszystkiego. Ale czasem taka czystka jest też nam potrzebna, żeby troszeczkę tutaj, słuchajcie, ogarnąć. Dobra, przystanek sobie na razie oczywiście zostawiamy. To nam się poburzy. No właśnie, to nam się poburzy, to oczywiście też wyburzamy, to staramy się zostawić, ale czekaj, to jak tu jest, okej, okay, a jak tu jest, czy to cokolwiek tu jest podpięte? 14, nie, tu nie mam nic podpięte, dobra, to idzie, którędy, to idzie dotąd, aha, i to jest na kolejną rozdzielnię, natomiast nie mamy nic, co by nam połączyło tutaj do tego, okej. Okay. Tak naprawdę to by najlepiej było przebudować, znaczy zrobić tutaj po prostu inną rozdzielnię. Może by to również połączyć do tego, tylko właśnie pytanie, czy ja będę miał na tyle, słuchajcie, tutaj miejsc.
Dobra, zróbmy sobie tak. Przepraszam, nie to. To zrobimy sobie w ten sposób, jak najbliżej tutaj po prostu. OK. Połączmy to tak i tak. No i to, jak połączę z tym, to też będzie za mało, tak naprawdę. Musiałbym kolejną rozdzielnię dać tu. Powiedzmy tak. I teraz to sobie połączymy tu. To, no nie połączymy. Weźmiemy sobie, o właśnie, kabel pod ziemią. Jaka kolizja. Aha, okej. Nie, akurat idealnie nam wyszło w ten sposób. A dobra, czekajcie. Czy możemy to wyprostować? Nie możemy tego wyprostować. Serio? Ja tu mam szczęście, słuchajcie. Widzicie, dotąd dojdzie. No, problem będzie taki, że nawet jak to obniżę... O, nie, dobra, udało się obniżyć to na tyle dotąd. Okej, dobra, nie jest źle. Ha, ale co to za jakieś dziwaczne skręty? Proszę mi stąd... Dobra, nie wiem, nie mam, że tak powiem, cierpliwości. I to ma iść tutaj. Dobra, powinno być git. O, koty se same otworzyły drzwi, no nieważne. Przyspieszmy. No i tak naprawdę, no szkoda kurczę tego, nie? Szkoda tego węgla tutaj, ale no nic nie zrobimy. Musimy to, słuchajcie, wyburzyć. Niestety. Cała fabryka, znaczy cała ta... Całe to miejsce poszło. I teraz, aha, tutaj sobie autobus przyjedzie, wróci, bo ci ludzie oczywiście pójdą tutaj pracować. Generalnie to będzie też spoko, że wiecie, to paliwo jądrowe będziemy mieli zaraz obok. No i stawiajmy jak najszybciej to. Potrzebujemy tak, małą elektrownię jądrową, która jest już całkiem sama z siebie sporawa. Nigdzie nie pasuje, co? Potrzebny płaski teren. No ja wiem, ale no to co? Krzywy jakiś jest, przepraszam. Zobaczmy sobie tu. Jaki tu jest uskok. No dobra. Trzeba będzie tutaj ewidentnie coś nadsypać. Spróbujmy to zrobić w ten sposób. Powiększamy sobie teren i może... O, właśnie w ten sposób. Trochę to niestety potrwa. Ewidentnie łatwiej jest najpierw zrobić tak, że wziąć sobie podnoszenie po prostu terenu. A później na końcu się to wszystko... Co tam się coś działo mi z OBS-em? Potem się to po prostu wyrówna w ten sposób. Czyli tam, gdzie mamy oczywiście wzięty środek, no to do tego poziomu wszystko będzie wyrównywane. A tu już myślę, że akurat to by wystarczyło. Cała reszta już powinna się na spokojnie wziąć, wyrównać sama. Dobra, to próbujmy. Tak, elektrownia jądrowa. Najgorzej, że mamy tutaj Kiwon. On tak jest, no... Moglibyśmy go w teorii zlikwidować, jeżeli będzie nam bardzo przeszkadzał. Natomiast, no właśnie, jeżeli to wciśniemy tak pod kątem, to będzie ok. Spróbujmy zrobić wersję odwróconą. O, coś w tym rodzaju. Ok, tutaj mamy... Ok, nie jest źle. Co mi przeszkadza? No ten Kiwon przeszkadza. Ja go chyba po prostu usunę, bo to troszeczkę jest... no, trudno. Ewentualnie spróbujemy go tam, nie wiem... Potem gdzieś obok wsadzić, ale póki co go po prostu zlikwidujmy. Dobra. Czy tutaj coś z niego zostało? Tutaj, o właśnie, dobra. Mamy wyczyszczone, nie wiem co to jest. To jest chyba przyłącze prądu. To jest jakieś przyłącze prądu. To sobie na razie cofniemy. Tu jakiś kabelek idzie. Dobra, spoko. Elektrownia. Wejdźmy do góry. Niestety to jest całkiem spore. No i musimy też popatrzeć, gdzie jest chłodnia kominowa. Niestety, kurde, jakoś tak inteligentnie zrobi, że ta chłodnia kominowa musi być podpięta tam, gdzie akurat ulica. To tak średni pomysł według mnie. Aczkolwiek ulica nie jest jakoś tam nam szczególnie bardzo potrzebna. Najważniejsze, żebyśmy mieli dojście dla pieszych, a widzę, że tutaj dojścia będziemy mieli. Ścieki, woda, okej, i chłodnia by była w tamtym kierunku. Myślę, że powinniśmy dać rady to zbudować tu. Tak, myślę, że będzie gites.
i jeszcze wciśnięcie chłodni kominowej. Ja pierniczę, nie wiem gdzie. No chyba, że ją zrobimy tu. Ewentualnie musielibyśmy znowu tutaj wszystko ładnie wyrównać z zasypaniem, słuchajcie, tego jeziorka częściowo, ale chyba troszeczkę nie mamy wyboru. Okej, miejsce na chłodnię się już znalazło. No, pytanie, czy to właśnie, jak my to ustawimy? No niby jakąś tam drogę moglibyśmy techniczną potem po prostu zrobić. Zróbmy sobie coś takiego, zróbmy sobie taką tą drogę z płyt betonowych. Ona mi się strasznie podoba. Więc sobie zrobimy tak i właściwie tą drogę betonową można by, słuchajcie, zrobić, wciśniemy czy nie wciśniemy, tutaj coś nam przeszkadza, widzę, ale dobra, okej, mamy, tak, to już droga nam się niech wybuduje, to też nam się buduje, nie o to mi chodziło, o właśnie, anuluj, można anulować, skończyć własnymi siłami, dobra, no to właściwie to mamy. I co? No, zapraszam do budowania, wszystkie możliwe siły, że tak powiem, na pokład i śmiało. Weźmiemy sobie jeszcze tutaj, kurde, przystanek jest ultra blisko, ale powinniśmy, o właśnie, móc zrobić coś takiego. I wtedy faktycznie ludzie będą, o, proszę bardzo, od razu tutaj lecieć. No już potrzebne, aha, nie, dobra, na razie nic nie mamy na placu budowy, natomiast wszystko teraz powinno jechać, możemy, żurawka ten, możemy zobaczyć, które biura budowy się pod to podpięły. Jastok, Hurbaki 2 i Kiolack, Jesus. Czyli ten nie, tutaj mamy gdzieś biuro budowy, możemy je również, to nie to, halo, czemu pojazdy? To biuro budowy również możemy, o właśnie, wyznaczyć, żeby jak najwięcej brało i przypisz nową budowę, proszę bardzo, jest. No to można jechać, można robić, można budować elektrownię i akurat się ściemniło. Przy okazji można faktycznie postarać się podpiąć, wiecie, ścieki i okej, tutaj akurat idealnie mamy wpięcie, tylko trochę to trzeba odwrócić. Ścieki moglibyśmy tu jakoś spróbować wpiąć. Ewentualnie zrobić, słuchajcie, małe przemianowanie tego wszystkiego. To jest chyba średnia rura, albo duża rura, albo mała rura, mała rura. Mała rura pójdzie tu, tutaj rura pójdzie, a w sumie mogłaby tak pójść, a ta wejdzie tu, ta wejdzie tu, a ta wejdzie tu. Świetnie, idealnie. No tu rury mamy ogarnięte, jeszcze tylko woda. Co to jest? Aha, to jest od Kiwonu rurka, natomiast gdzie my mamy wodę? Na przykład mamy tutaj wodę, idealnie wręcz, idealnie. Bardzo dobrze, żeśmy to zrobili wcześniej. Wziąłem sobie średnią rurę i mamy przepompownię, która nam od razu wpompuje wodę do elektrowni. Także idealnie. I popatrzcie teraz na te kable, one są czerwone, dlatego że przekazują strasznie dużo energii, przechodzi właśnie tymi kabelkami, żeby zasilić miasto. Na razie tego nie widać, bo jest ciemno. No i dobra, to niech się, że tak powiem, zacznie budować. Nie wiem, czy coś tutaj już zdąża. Okej, widzimy, ile pojazdów już jedzie do tego miejsca. Podobnie, no tutaj akurat nie. No ale generalnie widać. Okej, zawsze możemy sobie wejść tutaj i zobaczyć, ile nas to będzie kosztować. Na przykład to będzie nas kosztować 144 tysiące rubli. Chcecie, żeby samą chłodnię zrobić, a elektrownia prawie 500 000 rubli. Więc myślę, że warto jednakowoż skorzystać z własnych sił roboczych i właśnie. Czy on właśnie zabrał koparkę ze sobą? Zabrał koparkę ze sobą. Aha, i przewozi ją tutaj, żeby tutaj pokopały. No dobra, spoko. Więc to się będzie powolutku ogarniać i robić. Jestem dumny z siebie, że ja to tutaj wcisnąłem. No i zobaczcie, że tak naprawdę to przydało się. Będziemy to potem zmieniać, wywalić, zasypać, wyrównać ten teren. Jeziorko się nieco skleciło. Jak tak dalej można by zrobić, zlikwidować ten most. No ale teraz już mamy most, to go zostawmy. Ale z drugiej strony faktycznie można by to było zasypać i po prostu zrobić tutaj
dwójkę torów. Okej, to jest jedna rzecz, którą chciałem zrobić, no i teraz nam się będzie produkować, więc no troszeczkę nam z tym zejdzie. Oczywiście jak tam będziemy już bliżej końca, to możemy się pokusić ewentualnie właśnie o ogarnięcie czegoś pieniężnie. Na razie to będzie po prostu, będziemy czekać, no bo to jak widzicie, beton, żwir, asfalt, jakieś tam pierdoły jeszcze, więc dużo nas to nie będzie kosztować, no poza stalą tak naprawdę, to nie są jakieś kosztowne rzeczy, natomiast no to wszystko musi tutaj dotrzeć, trochę po prostu na to poczekamy. I co ja bym chciał zrobić dalej? Tutaj mamy trochę już pól ogarniętych, trochę pól zrobionych, nie wiem jak dużo, bo tego nie kontroluję, nawet nie sprawdzam, ile faktycznie jesteśmy w stanie tutaj przemielić tego wszystkiego tymi dwiema placówkami. Tutaj mamy całkiem sporo, widzę. W tych silosach jest też całkiem sporo, czy nie jest zbytnio wywożone. A jak mamy tu w silosach? Tu mamy pusto i tu mamy pusto. A czy mamy pusto? A czy mamy... Zgubiłem się tu. No to mamy całkiem sporo, no dobra, czyli w teorii teraz powinni jeździć i dorzucać do silosów. I chyba to nawet właśnie robią, dobra. No to nie jest źle, tylko muszą przyspieszyć nieco. Co mamy tutaj? Drewno, żwir. Tu mamy zboże. Okej, ci tutaj w pełna, widzę, koncentracja, ale kurczę, popatrzcie, że alkoholu mamy niewiele. Żywności zero, mięsa też niezbyt dużo, no dlatego, że nie mamy właśnie... No ale tu alkoholu znowu mamy mnóstwo, czyli kwestia po prostu organizacji pracy. Wydaje mi się, że po prostu to wszystko tutaj jest tego za dużo. Czekajcie, magazyn, tak, ma to ładować, wyładowywać. Prawdopodobnie to też jest problem, że te same wozy muszą przewozić zboże do silosów i muszą od razu jeszcze ładować stąd tutaj. To trochę też pewnie rodzi problemów. Dobra. No ale okej. Gdzieś tam się pobiera. Więc nie jest źle. Czyli tak, zboża mamy całkiem tak naprawdę tutaj sporo. Nie musimy tego na razie rozbudowywać. Natomiast jeżeli właśnie chodzi o rzeczy związane typowo z mieszkańcami, czyli to, co jest dla naszych mieszkańców koniecznością, to zresztą możemy sobie tutaj zobaczyć w tej wersji planowania, gdzie my to mieliśmy. Wyszukiwanie znaczników, nakładki do planowania. No i właśnie tutaj mamy, proszę bardzo, jest alkohol, jest żywność, mięso, czyli te trzy rzeczy już mamy ogarnięte. Jeszcze są ubrania i elektronika. Elektronika, jak możecie się już domyślać, będzie też uzależniona od fabryki elementów elektronicznych, także jedna rzecz. Natomiast myślę, że ubrania to jest pierwsze, w co możemy faktycznie pójść. I teraz się tylko zastanawiam, gdzie bym chciał to... te ubrania produkować. Tutaj miałem, tutaj już mam plan zrobienia atomowego miasta, chociaż teraz będziemy mieli dwa atomowe miasta. Tak, ktoś tutaj musi pracować, ktoś musi tutaj coś robić, więc na pewno tutaj będziemy chcieli pobudować troszeczkę bloków. Jak elektrownie już sobie, wiecie, odpuszczamy budowanie jej za pieniądze, bo no trochę to będzie nas kosztować. Tak w tym momencie myślę, że możemy sobie pobudować tutaj kilka bloczków i jak najbardziej tutaj, słuchajcie, tutaj ubrania zacząć produkować. Dobra, co nam do tego będzie potrzebne? Czy jak wejdziemy tutaj? Nie mamy tutaj. Musimy wejść w przemysł zaawansowany. Czy to będzie tu? Czy oni, gdzie oni to ukryli? Budownictwo to nie. Metalurgia, paliwa, o tu w różnych powinniśmy mieć, jest, ubrania, proszę bardzo, musimy mieć zakłady włókiennicze i zakłady odzieżowe, czyli jedna fabryka produkuje same tkaniny, a druga produkuje z tych tkanin odzież. No i tak, w zakładach włókiennicznych zużywamy wodę, chemikalia, płody rolne, energię oczywiście i z tego produkujemy tkaniny, a z tkanin będziemy produkować już ubrania bezpośrednio. Więc myślę, że to... Zresztą chyba w tutorialu pierwszej kampanii to mieliśmy. Więc myślę, że możemy sobie na przykład właśnie tutaj gdzieś to uskutecznić. To będą zakłady włókiennicze, a zakłady odzieżowe wyglądają w ten sposób. Dobra. Zastanawiam się, czy to zrobić tak, czy to nie zrobić bardziej tutaj... Chyba tak, zrobimy ulicę i tutaj to za chwilę połączymy. Czyli tak, zakłady odzieżowe dajmy tu. To już za hajs.
zakłady włókiennicze damy blisko drogi, natomiast ja bym chciał to mieć właściwie połączone jeszcze magazynem, więc najpierw magazyn. Właściwie to przydałyby się dwa magazyny, jakby nie było. Zobaczmy sobie, mam wrażenie, że za blisko to zrobiłem, ale to nieważne. Magazyn tkaniny, chemii, choć możemy taki malutki magazyn w sumie postawić i to będzie spoko. Tak, taki malutki magazyn myślę, że będzie spoko. Możemy go dać, tylko ta ulica mi tak trochę tutaj wadzi. Zróbmy tak, żeby w razie czego tą ulicę móc w jakiś sposób podpiąć. Zrobimy sobie tak. To akurat mi nie jest potrzebne, dziękuję. I dalej idziemy. Różne ubrania. I tu mamy zakłady włókiennicze. Tak, idealnie. W razie czego zostawiam, widzicie, zostawiam z prawej strony po prostu troszeczkę przestrzeni, żeby ewentualnie można było podpiąć ulicę, gdyby to było w jakiś sposób nam potrzebne do czegoś. Więc tak, tutaj będziemy mieli to. Tkaniny, ok. Zobaczmy, woda, chemikalia, płody rolne. Ok, teraz tak, jak my to będziemy dowozić? Właściwie przydałoby się mieć kolejny mały magazyn, do którego będziemy wozić płody rolne oraz chemikalia. To będziemy tam przetrzymywać. Więc wróćmy sobie na magazyny. 60 ton chemikali, 160 ton płodów. Myślę, że to płodów rolnych. Myślę, że to będzie ok. To będzie tylko magazyn pośredni. A tutaj sobie zrobimy. Tu sobie zrobimy magazyn do przechowywania surowców. No i tak naprawdę tutaj by się przydał jeszcze magazyn do przechowywania produktów, żeby to też gdzieś tam było. No chyba tak, chyba nie ma innej opcji. Ewentualnie coś takiego. Chciałbym po prostu jak najbliżej trzymać to siebie, żeby nie musieć robić jakichś dzikich akcji. Okej, okay. No i dobra. Tutaj właściwie można by zrobić ulicę w ten sposób. Okej, tak nie damy rady, tak zrobimy. Akurat tak się ładnie tutaj drzewka układają. Zrobimy sobie tak. Tak i w ten sposób. To nie potrzebuje połączenia, ale w razie czego damy radę. Jakoś tam to wciśniemy. Dobra. Chemikalie podyrolne. I co by nam się teraz przydało? Tutaj mamy małe centrum dystrybucji. Okej. Tylko jak my to będziemy dowozić? Do chemikaliów generalnie mamy to miejsce, więc bezproblemowo możemy podpiąć sobie również te zakłady. Gdzie my jesteśmy? Tutaj. Możemy sobie podpiąć. Zresztą tutaj też jest coś przypisane. Co to jest? Stacja uzdatniania wody. Okej, no to tak. No to tak samo będą dojeżdżać jeszcze tu. I tu będą również wyładowywać chemikalia. Natomiast na pewno będziemy potrzebowali coś, co będzie tutaj nam dostarczać płody rolne. I teraz zastanawiam się po prostu. No tak naprawdę tutaj mamy. Tu jest całkiem spoko. Myślę, że możemy faktycznie zrobić tak. Tutaj kliknąć na wyładunek płodów rolnych. Co jeszcze? No jakiś magazyn, który te płody rolne będzie zawierał. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej by było po prostu pociągiem je wysłać. Bo jednakowoż pociąg może tu dojechać w niedaleką okolicę. I mógłby w teorii tak naprawdę zostawiać te płody rolne nam gdzieś tutaj przy drodze. I zawracać, a oni sobie już stamtąd poradzą. To jest niegłupie w sumie. Moglibyśmy tutaj zrobić taki mały magazynek. Zobaczmy to na pociągach. Stacje kolejowe, ale bym chciał taki od razu magazyn. Czy jest coś takiego, co mi od razu da magazyn, czy nie, po prostu będę musiał jakby postawić stację. Ewentualnie jeszcze zobaczmy tutaj. Magazyny.
No dobra, możemy sobie, słuchajcie, zrobić coś takiego. Dołożyć sobie tutaj stację towarową, taką malutką. Do tego dołożymy magazyn 160, tu mamy 24, no to nie, zdecydowanie za mało. Ale w sumie możemy silos tutaj podpiąć, kolejny. Mamy na przykład takie gigantyczne silosy zbożowe, albo takie całe, o, to akurat nie jest nam potrzebne. Ale 3200, nie, ja to potrzebuję takie... Znaczy tak naprawdę ten by wystarczył w zupełności. Myślę, że to sobie podepniemy tutaj. Drogę wypniemy tu. Natomiast tutaj możemy zrobić tory kolejowe. To na chwilkę na dół. I tutaj mamy zawrotkę tak naprawdę, bo ta, kiedyś ją wybudowałem, bo była potrzebna, bo pociągi tam jeździły bez sensu. I stąd myślę, możemy po prostu zrobić coś takiego i coś takiego. Więc on sobie będzie mógł zawrócić, wjechać tutaj, wyładować. Tutaj sobie zrobimy jeszcze taki myk. I taki myk. Jak najbardziej. Tutaj nie potrzebujemy, tutaj tylko potrzebujemy chaina. Damy go z tej strony po to, żeby ten miał pierwszeństwo. Generalnie trochę tak to wygląda, że jeżeli mamy dwie ścieżki i jedna, wiemy, że jest tą taką ścieżką dodatkową, zostawiam chaina tylko tutaj, to po prostu ten pociąg zawsze, jakby, który ma główny semafor, będzie miał pierwszeństwo. Trochę tak to działa, w sensie niby nie powinno, ale jeżeli tu będą stały dwa pociągi i obydwa będą miały chainy i żaden, i tam, nie wiem, coś innego będzie blokowało, to jeżeli tutaj zmienimy na zwykły, to ten tak jakby zyska priorytet nad tym chainowym. Czemu tak to działa? Nie wiem, ale tak to działa i tyle. Więc tutaj mamy to centrum dystrybucji i możemy sobie dać kliknąć tu i teraz proszę mi tu załadować płody rolne. No i mamy jeszcze ten nasz pociąg, któremu przydałoby się chyba więcej wagonów. O, czyżby to był on właśnie. Świetnie. 214 to nie jest wcale mało. Wyładuj. On będzie jechał tutaj wyładować. A tutaj będzie jechał wyładować. Tu jest całkiem tego sporo. Właśnie pytanie, jak to ogarnąć, bo skoro on tutaj wyładowuje, a ci i tak nie są w stanie tego zrobić, to póki co możemy po prostu dołożyć mu drugi przystanek tu, przepraszam, tu i tutaj na drugim przystanku również wyładuj, tylko płody rolne, a tutaj jest dowolny materiał akurat, dobra, i możemy przyspieszyć, zobaczmy. No, akurat będzie pod ziemią, to nie zobaczymy. Zobaczymy, jak tam nasza elektrownia się buja. Gdzie ona jest? Tutaj. Znaczy, gdzie jest? Gdzie powinna być? 30% chłodni i zaledwie 5% elektrowni jądrowej. No, troszeczkę tutaj będziemy musieli poczekać. No, ale okej. Poczekamy. No i dobra, jak nam tam leci? O mój Boże, ta chłodnia kominowa już jest zrobiona, podpiąłem tutaj wszystko, no i zostało nam 15% tak naprawdę do skończenia. Popatrzcie, że wszystkie materiały są już na placu budowy, jedyne czego nam potrzeba to tak naprawdę w tym momencie robotników, którzy by tutaj przyszli. No i w sumie co, autobus właśnie zajechał, kogoś tam dostarczył. No tutaj, aż tutaj chodnikiem nie dojdą oczywiście, natomiast tutaj, o właśnie, chociażby autobus podjeżdża, nie, ten nie, no a w każdym razie jak jakiś autobus tutaj podjedzie na przystanek, to jak najbardziej to zostanie ogarnięte, w sensie oni sobie tam przyjdą, także to już za chwilę się powinno skończyć, my nawet możemy sobie tu ustawić, o proszę bardzo, jest coś takie jak powiadom o ukończeniu, także to sobie zrobimy, no i ależ się rozlało. Dobra, tutaj na wszelki wypadek dołożyłem jeszcze dwa budynki, które po prostu będą pozwalały na to, żeby ta elektrownia tutaj działała cały czas. No i popatrzcie, nasze zakłady. Tutaj właśnie, tutaj musiałem poustawiać limit, no bo jeżeli sobie podepniemy coś takiego, no to skąd może magazyn wiedzieć, że, znaczy skąd jakby, tak, magazyn ma wiedzieć, że ma nie przyjmować tkanin, więc troszeczkę tutaj zrobiłem sprawę, 7 ton tkanin weszło mi do tego magazynu. Tu są tylko tkaniny i idą tutaj i na ubranka i ubranek mamy też już tam prawie 7 ton. Chodniczek jest, obywatele sobie idą, także jest ładnie. Płodów rolnych nam brakuje. O Jezus, znowu się coś pali. Naszły gdzie? Okej, tutaj to nie powinien być problem, zaraz to coś
Zaraz to powinno być ogarnięte. A, no tak, bo ja tu wyładowuję 100%, no i teraz tam już nie dociera. Dobra, czyli wiemy teraz już tak, żeby tutaj na dwójce nie wyładowywać 100%, bo przez chwilę tutaj był jakiś taki zator, ale chyba coś tu pozmieniałem. Więc nie wyładowujesz 100% tutaj, tylko powiedzmy 80, 70, nie, 214 ton. Dobra, dajmy 70%. No i też się zastanawiam, czy nie dołożyć kolejnego, wiecie, pociągu, bo jak widzicie, tu się robi, tu się robi całkiem mocno, jeśli o te tkaniny, a czy o te płody rolne chodzi. Jak my to mamy ustawione? Silos zbożowy to jest który? To jest trzeci. Silos zbożowy trójka. Nie, no tutaj do 100% składowania. Halo. To nie może tak być. Dobra, czyli ten sobie na razie będzie jeździł. Aczkolwiek no te lokomotywki tutaj, te małe takie, to jest faktycznie trochę słabe. Fajnie jakby dało się, wiecie, tak jak w rzeczywistości połączyć, na przykład, wiecie, mamy dwie takie lokomotywy, no dobra, one już nie są potrzebne, to zamiast je sprzedawać, to można by je złączyć było w jeden pociąg i wtedy mają większe moce tak naprawdę. No ale tutaj jakby ta prędkość niby nie jest uzależniona od ilości wagonów czy tam ciężaru, który ciągniemy za sobą, tylko po prostu od statystyki lokomotywy i tyle. No i dobra, jest, udało się, dobra robota towarzyszu, skoro elektrownie atomowe są już wybudowane, pora na następny krok, musimy zadbać, by każdy aspekt był skrupulatnie przygotowany, obejmuje to posiadanie wystarczającej siły roboczej, stałych dostaw paliwa jądrowego i wszystkich niezbędnych połączeń z chłodniami kominowymi. Okej, proszę bardzo, reaktory podłączone do chłodni są, paliwa jądrowe w elektrowniach i pracowników w elektrowni. No tak, tutaj wszystko mamy, tak naprawdę brakuje nam, brakuje nam w tej elektrowni oczywiście paliwa i tutaj mamy takiego jegomościa, który sobie to paliwo będzie wozić, więc tam właściwie to my chyba już mamy całkiem sporo go, jeżeli się nie mylę. Tak, mamy tutaj, chociaż już spadło troszeczkę, więc moglibyśmy w teorii, wiecie, paliwa mamy całkiem sporo, więc możemy sobie zrobić tak, żeby on faktycznie pojechał załadować, następnie wyładował tutaj, następnie znowu jechał załadować, na trójce załaduj, tak, i właściwie możesz startować, więc przyspieszmy to, tutaj za chwilę jacyś obywatele powinni, a co, autobus na pusto przyjechał, no już nawet są pracownicy, aha, dobra, weszli właśnie z tego autobusu. Ładnie ta elektrownia wygląda, taka bielutka w ogóle, nie, tutaj tyle czerwonych budynków, to nagle taka biała. No i to wszystko będziemy musieli jeszcze oczywiście podłączyć w całość. To ma największe pasmo przenoszenia. Tu musiałem zrobić taki wichajster, słuchajcie, z kabli. Oj, tego nie widać. Tu na około tej elektrowni, ale teraz już sobie możemy to normalnie podpiąć pod tą elektrownię, usulinię. Okej. Dobra, tu zrobimy tak, chociaż nie wiem, czy bym nie chciał, jeszcze nie wiem do końca, jakbym chciał to mieć wszystko tutaj popodpinane. O, ten możemy też usunąć, słuchajcie. To wpięcie tu, świetnie. I teraz możemy sobie faktycznie zrobić tą piętnastkę. Pyk, tutaj wpiąć. Aha, to było tak. I to wepniemy, słuchajcie, tutaj, dobra, mamy to. Okej, to niby teraz jest nam niepotrzebne, ale na wszelki wypadek może się na potem przydać. Oczywiście musimy jeszcze mieć paliwo jądrowe, ale to za chwilę powinno się nam... nie jedzie. Halo, gdzie on jest? Jedzie czy nie jedzie? Pewnie pojechał po paliwo, znając życie. Zobaczmy, gdzie my to mamy. Ten wozi co innego, a ten... Gdzie on teraz jest? Pokaż się. Na załadunek pojechał, o tak jak myślałem, pojechał zapewne po paliwo i teraz już pojedzie tam dalej, dobra. No i jak mamy tutaj znowuż te ubrania, nie, no to moglibyśmy zaproponować jeszcze takie rozwiązanie. Weźmiemy sobie tutaj, przepraszam, tak.
weźmiemy sobie zamknięta skrzynia, ona nam pozwoli na przewożenie ubrań, tak, 8,4 tony albo 3,5, to weźmy sobie jeszcze dwie takie ciężarówki i powiemy teraz tak, możecie zjechać do tego magazynu i stąd, to się ślą na nim, magazyn 2 nazywa, stąd pobieracie ubrania i te ubrania, moi drodzy, o, jest, udało się, dobra, czekajcie, skończymy to i przeczytamy komunikat, gdzie my to mamy i te ubrania chcemy dać tutaj i tu dajemy sobie wyładunek ubrań, ok. Jak mamy wyładunek ubrań, to jeszcze zobaczmy, czy mamy tutaj coś, co nam, no, tylko żywność, nie mamy tutaj żadnych innych sklepów, możemy sobie jeszcze zrobić tak, kliknąć sobie ubrania. No i 3000, dobra, tutaj nie mamy żadnego większego marketu, więc to po prostu potem będziemy też ogarniać. Natomiast tutaj w innych już jakieś tam marketiki mamy. Dobra, to mamy ogarnięte. Kampania, za chwilę kampanię. Natomiast tu, no właśnie, tu musimy się zatrzymać i w ogóle powiedzieliście mi, że jest jeszcze coś takiego, że mogę sobie kliknąć na to i teraz faktycznie powpisywać, słuchajcie, ilości. No to dawaj po 33%, jeżeli chodzi o te trzy rzeczy, ok. Tak więc tutaj się będzie teraz dostarczać. Natomiast tu mamy zboże, a tu mamy to. I tu mamy załadunek również ubrań. I teraz będziemy chcieli właśnie wyładunek. A wszędzie tam, gdzie są ubrania, to możemy te ubranka kliknąć. Właściwie tutaj nawet nie potrzebuję mieć nic pozaznaczane. Niech po prostu te ubrania tutaj dostarczają. Tu też, tu też, tu też. Świetnie. I teraz potrzebujemy jeszcze faktycznie kliknąć w te ubranka i zobaczyć, czy wszystko mamy połączone. Ten sklepik jest oznaczony na zielono, to ok. Tu mamy ten peweksik mały, on jest na zielono, to jest ok. To mamy na zielono, jest ok. Tych nie mamy, natomiast te będą z innego punktu. Te będą z tego punktu i zobaczmy, czy... No właśnie, tutaj powinien też... chwileczkę. O, zrobimy tak. Jeszcze zapis. Dobra, ubranka są. Powinno to wszystko tam docierać. Tam w tamtym trzecim miasteczku na razie nie mamy takiego. Tak więc tu powinno być wszystko, myślę, ok. Tylko po prostu musimy poczekać, aż te ubrania faktycznie tam dotrą. Czyli mamy tutaj już ściągnięte, tak, 2,6, czyli to oznacza to tyle, że już coś stąd zostało zabrane, jak najbardziej. Widzę, że tutaj pusto, więc to będzie się wozić. Generalnie jeszcze trzeba będzie tam pomyśleć nad niektórymi rzeczami, jak to jeszcze bardziej usprawdzić, ale póki co wystarczy. No i co my tutaj mamy? A to będzie wyładować coś. Elektrownie jądrowe pracujące z wydajnością co najmniej 50%. Wydaje mi się, że... O właśnie, zamknąłem ten komunikat. No przykro mi, przez przypadek to zrobiłem, także nie przeczytamy. Pracujące z wydajnością co najmniej 50%. Okej. Jak tego dokonać zatem, gro? Bo moje elektrownie to tak na pogwizdka troszeczkę, pomimo, że obywateli mnóstwo. Czy ja muszę zwiększyć tak jakby zużycie? To też jest opcja. Co jeżeli tutaj damy... sprzedawaj 80%. Czy to nam zwiększy te zużycia? To jest bardzo dobre pytanie. Tu mamy jedną elektrownię. Czyli w jednym momencie obydwie muszą mieć 50%, tylko że widzicie, jak to wygląda. Tutaj sobie skacze już tak mocno. Rozumiem, że większą ilość obywateli potrzebujemy, znaczy pracowników przy tych reaktorach, no ale no jest to ewidentnie bardzo, bardzo, bardzo nierówne. Nie wiem, czy jednocześnie muszą być na 50%, no trochę, kurde, słabo. No tak, no dwie osoby przy reaktorze pracują trochę kijowo. Tutaj właściwie to nikt nie został nawet dowieziony. Okej. Jeżdżą, ale nikogo nie dowożą. Peron terminal zapełniony. No właśnie, tutaj za to mamy... On jedzie na dworzec, a dworzec mamy tutaj. A tutaj nie mamy absolutnie żadnych robotników. Może zatem nie sprzedaj pojazd, tylko tutaj dołożymy sobie ten dworzec. To jest trójeczka, tutaj musimy mieć załadunek.
to usuniemy przystanek tutaj. Ojż, kurczę, tutaj tylko wyładunek, dobra. Zobaczymy, czy to jest ten właśnie, aha, właśnie się obrócił. No tak, kolejna rzecz, czyli komunikacja, będziemy musieli tutaj nad tym troszeczkę popracować, jak to wszystko ładnie połączyć. Aha, teraz jakiś autobus zajechał, ale nic z tego, nikogo go nie dowiózł. A ten, proszę bardzo, 32 robotników pojechało. Dobra, 7. Czy ktoś tu wejdzie do tego reaktora? 5 inżynierów, nikogo więcej. No muszą być jedni i drudzy ewidentnie, żeby to odpalić. No więc trochę ciężko, kurczę, to wiecie, ogarnąć. No tutaj mamy niby, wiecie, 2 budynki zaraz obok, a i tak się okazuje, że obywatele tutaj nie idą do pracy, bo im jakaś żywność potrzebna, czy coś takiego. Bardzo dziwna sytuacja, nie rozumiem tego zupełnie. Jaka żywność, o co chodzi? Dobra, wiecie co, zrobimy im tak i tutaj również damy tak, żeby po prostu ten autobus faktycznie przewoził nam ludzi. No właśnie, więc on niech faktycznie jedzie i nam wozi ludzi chociażby tutaj, żeby do sklepu mogli pójść po jakąkolwiek żywność, a ja w międzyczasie zbyt mało sprzedawców, jak? 14 osób sprzedających to jest zbyt mało? Jesus. Po prostu za dużo obywateli naraz chce coś kupić. To bardziej chyba o to chodzi. Więc tak, tutaj ewidentnie trzeba będzie jeszcze jakiś... Okej, robotników wzięliśmy, no tak. Głównie tutaj, o właśnie, sami robotnicy wsiedli, no bo wiedzą, że tak naprawdę nic innego tu nie osiągną na tym przystanku niż pójście do pracy. No dobra, będę tutaj, słuchajcie, kombinował z tym, żeby ta wydajność gdzieś tam skoczyła, no ale kurczę, nie do końca chyba rozumiem, jak miałbym to zrobić, no bo pracowników całkiem sporo, paliwa mamy, a wydajność, no, skokowa, bardzo skokowa. Myślałem, że jak wiecie, jak zwiększymy tutaj zużycie, no to gdzieś tam nam to podskoczy, ale też nie do końca. No nic, nad tym trzeba będzie jeszcze popracować. Na ten moment ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, do usłyszonka, zobaczonka, pa, pa.